Moimi Państwa gościem już teraz jest Małgorzata Kot, dyrektor zarządzająca Muzeum Polskiego w Ameryce. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. To taki zwariowany rok, nie mamy zbyt wielu okazji do tego, aby porozmawiać. Nie mamy też wielu okazji do tego, aby skorzystać z odwiedzin Muzeum Polskiego w Ameryce. Wiele instytucji przeżywa właśnie tego rodzaju problemy. Jak Wy sobie radzicie w tych trudnych chwilach? Mamy świetny zespół ludzi. Mieliśmy szansę korzystać z grantu. Wsparło nas Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Polski. Dzięki temu grantowi, który trwał do końca września, udało się nam przeprowadzić m.in. wirtualne zwiedzanie Muzeum Polskiego i prowadzimy serię świetnych, krótkich filmów dotyczących historii i kolekcji Muzeum Polskiego, więc wszyscy nasi współpracownicy, specjaliści w swoich dziedzinach, opowiadają historie łączące naszą kolekcję muzealną, przebogatą, z historią Chicago i z historią najrozmaitszych organizacji tutaj istniejących. Więc jak gdyby przenieśliśmy się po części w wirtualny świat. Bardzo tęsknimy za Państwem, tęsknimy za ludźmi. Kontaktujemy się przede wszystkim przez różne platformy, bo muzeum ma swoją stronę na YouTubie. Polish Museum of America ma także dwie strony na Facebooku, na Instagramie, naszą stronę internetową, więc jeżeli Państwo macie tylko ochotę i chcecie zaczerpnąć z bogactwa Muzeum Polskiego, możecie sprawdzać nasze kolekcje wirtualne i być z nami w ten sposób. A tak szybko jak się uda otworzyć muzeum, chociażby w zmniejszonej liczbie dni w tygodniu, będziemy oczywiście o tym pisać i zaprosimy Państwa niezwłocznie. Obserwujemy, jak to robią inne placówki w Chicago, i bardzo czekamy na ten czas. Natomiast teraz staramy się jak możemy, katalogujemy zbiory. Nigdy jeszcze przez okres półroczny nie udało się nam tyle wpisać. Nie tylko dzieł sztuki, ale i książek, dokumentów archiwalnych. I cieszę się, bo będące za mną cztery pory roku pokrzywnickiej, dwie z nich wróciły z konserwacji. Polonika znowu nam pomagała w tym roku i 23 prace wróciły po konserwacji do Muzeum Polskiego, którą też została wykonana w trakcie pandemii. Więc bardzo dużo pracy się dzieje po to, żeby muzeum było jak w najlepszej kondycji i żeby jak najszybciej cieszyło Państwa i nas. To jest też tak, zauważyłem, że wiele, nie tylko instytucji, ale nawet firm wykorzystuje ten okres na to, aby w jakiś sposób lepiej przygotować się na taki powrót do normalnej rzeczywistości. Ja wiem, że trudno jest w tym momencie określić normalność, bo nie wiemy, co nas czeka w najbliższych miesiącach i kiedy tak naprawdę w pełni będziemy mogli powrócić do tych swoich dawnych przyzwyczajeń. Natomiast czy były też tego rodzaju pomysły, aby być może umożliwić, udostępnić muzeum dla jakiejś ograniczonej liczby widzów odwiedzających? Cały czas nad tym pracujemy. Chcielibyśmy, przede wszystkim postanowiliśmy, że jeżeli dane nam będzie otworzyć muzeum po wszystkich regulacjach i przy przestrzeganiu oczywiście odległości i odkażania, chcielibyśmy skoncentrować się na rodzinach, dlatego że to są małe grupy, najczęściej takie, które mogą się umawiać wcześniej i przebywanie w naszej ogromnej przestrzeni nie stanowi dla nich ryzyka, ani nie stanowi ryzyka dla osób, które pracują w tym budynku, jak też i pracują w Zjednoczeniu Polskim Rzymskokatolickim, które nam udostępnia swój budynek. Ale także chcielibyśmy wyjść jak gdyby naprzeciwko czasom, dlatego że grant się skończył 30 września i nie było w tym roku, jak wiecie Państwo, naszego głównego dochodowego jak gdyby przedsięwzięcia, balu letniego, który w tym roku tak naprawdę byłby jubileuszowy. Nie odbył się on w czerwcu, więc odbędzie się teraz 7 listopada i to też będzie przedsięwzięcie bardzo ciekawe, bo będziemy mieli produkcję na żywo właśnie stąd. Ja przeniosłam się do sali głównej, jestem teraz w głównym westybulu, natomiast za mną jest sala główna i tam właśnie odbędzie się 7 listopada o godzinie 6 po południu, 18 wieczorem, nasza wirtualna gala, bo 15 października tego roku muzeum obchodziło swoje 85-lecie od momentu jak gdyby powołania do życia, kiedy Józef Kania, prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego, ogłosił taką decyzję i zaakceptowała ją Rada Dyrektorów Zjednoczenia. Powołał na pierwszego kustosza Mieczysława Hajmana, więc 85 lat
od tego czasu powołał na kustosza 19 października, czyli wczoraj, Mieczysława Hajmana 85 lat temu. Natomiast w tym roku obchodzimy, jak gdyby urządzamy wirtualną galę pandemiczną, 40, więc to jest jubileuszowa gala, jest to nasza impreza dochodowa. Rozesłaliśmy bardzo wiele informacji i to drogą listową do naszych członków, do sympatyków muzeum, odpowiedzieli nam na to, przysłali nam swoje datki, które pomimo tego, że każdemu jest trudno w okresie pandemii, przysłali nam datki, które pomogą nam przetrwać do przyszłego roku, bo zbieramy na budżet, to jest najtrudniejsza przecież forma pozyskiwania funduszy. Wszystkim tym osobom dziękujemy, ale jest jeszcze szansa, żeby to zrobić, dlatego że do 26 października możecie Państwo wejść na naszą stronę internetową, to jest polishmuseumofamerica.org i tam jest gala, jest pierwszy przycisk gala wirtualna, gdzie jest wszystko napisane, że można nas wesprzeć nawet małą sumą. Zostać sponsorem, my produkujemy specjalną księgę, taką wirtualną i tak, żeby wydrukujemy ją i cieszymy się, że tego wieczora, czyli 7 listopada u nas będziecie Państwo mogli się podłączyć do naszego Facebooka czy też do naszego YouTube'a i zobaczyć galę na żywo, a będą tutaj nie tylko przemawiać ci, którzy tworzyli jak gdyby nasze te spotkania galowe, ale także przemówi oczywiście prezes Ryszard Owsiany, będzie reprezentant Zjednoczenia, czyli prezes Jim Robaczewski, ale będzie także nagroda, jak zwykle, nagroda Ducha Polskości. I w tym roku ta nagroda przypada, jeżeli chodzi o organizację Polskiej Misji Duszpasterskiej na Trójcowie, naszym sąsiadom, którzy wspierają nas ogromnie przez tyle lat. I jeżeli chodzi o osobę indywidualną, to pani doktor Izabeli Roman. Będziemy wręczać te nagrody. Ksiądz proboszcz Andrzej Tocka będzie obecny i pani doktor Izabela Roman także, więc będą mieli okazję przemówić w sposób krótki, ale także staramy się, żeby cała ta gala miała troszeczkę powyżej godziny, żeby nie znużyła Państwa, ale żebyście mogli z nami być. I mam nadzieję, że właśnie ten sposób będzie także grała orkiestra Antoniego Kawałkowskiego i będzie nam grała, tańczyła także para tutaj w muzeum, para z Interklubu, z czego się bardzo cieszymy i będzie to urozmaicone filmami, które udało się nam wyprodukować, a także takimi krótkimi, jak gdyby krótkimi takimi historiami dotyczącymi muzeum. Poprowadzi to osoba wirtualna, pani Magda Walczak, która jest na LinkedIn bardzo popularną polskojęzyczną, oczywiście anglojęzyczną osobą i będzie to jakiś inny sposób spojrzenia na Muzeum Polskie. Będzie można także przekazywać podczas tej wirtualnej gali nam datki. Ale zapraszam wszystkich, żebyście to Państwo zrobili przed galą, a na gali po prostu byli wymienieni jako nasi sponsorzy. Będzie tak milej. I nam, i Państwu wszystko będzie gotowe, a zapraszamy do tego, żebyście Państwo rzeczywiście wchodzili na naszą stronę, polubili nas chociażby na naszej stronie facebookowej. Mamy też taką grupę, która się nazywa Przyjaciele Muzeum Polskiego w Ameryce. Jest tam wiele osób i wszyscy na bieżąco, tak jak wczoraj była rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, pokazywaliśmy nasz krzyż, który jest fragmentem jego grobu i odnosimy się do tych rzeczy na bieżąco, czyli do tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w naszej historii. Można sobie poczytać o historiach związanych z naszą polonijną rzeczywistością i zobaczyć te filmy. Bardzo jestem dumna z moich współpracowników, bo się okazało, że dzięki pandemii my wszyscy staliśmy się jak gdyby bardzo spójni, czyli zastanowiliśmy się nad tym, co jest naszą największą siłą, naszą mądrością i każdy z moich współpracowników opracował temat, czy w ogóle cały zakres, który jest mu najbardziej drogi. I okazało się, że to są wybitni, znaczy to wiadomo było, że to są wybitni specjaliści, ale to wszystko było przygotowane z każdym słowem. I teraz powiem panu szczerze, że jak pracuję tu ćwierć wieku, czyli 25 lat, mam wrażenie, że niektórych z moich współpracowników wieloletnich widziałam po raz pierwszy właśnie przez obiektyw kamery, przez to, w jaki sposób się prezentują, o czym mówią, a chcemy mówić tylko o najważniejszych rzeczach. To jest podane w piękny sposób. Zapraszam, jeżeli tylko zatęskniście za muzeum, wiedzcie, że jesteśmy, szykujemy się na wasze przybycie i jesteśmy wirtualnie, ale będziemy niedługo realnie i mam nadzieję, że zobaczymy się w dobrym zdrowiu wszyscy.
No tak, rzeczywiście to jest troszeczkę w tym okresie tak, że z jednej strony mamy brak tego bezpośredniego kontaktu, ale daje nam to także możliwość jakichś odkrycia nowych możliwości, czy też poprzez nowe technologie, być może dotarcia do jakiegoś nawet szerszego grona, bo Muzeum Polskie w Ameryce jest instytucją lokalną, ale z drugiej strony także mającą wymiar ponadlokalny, Dziękuję. wymiar globalny. Należymy do Stowarzyszenia Chicago Cultural Alliance, czyli Stowarzyszenia Różnych Etnicznych Muzeów. Spotykamy się z nimi regularnie, dowiadujemy się, w jaki sobie sposób radzą z problemami. Bardzo często wymieniamy nasze doświadczenia. I co się stało? Należymy także do takiej stałej konferencji MABU, czyli do stałej konferencji muzeów, archiwów i bibliotek spoza granic kraju, która między innymi chociażby 150 swoich lat, teraz 25 października, będzie obchodziło Muzeum Polskie w Rapperswilu, nasze starsze rodzeństwo, nasza starsza siostra. I uczestniczymy w rozmowach, uczestniczymy właśnie w grantach wspólnie, mieliśmy w tym roku mieć kolejny zjazd, niestety jest odwołany, natomiast kontaktujemy się przede wszystkim internetowo. I co ciekawe, że także korzystamy z własnych doświadczeń. Okazuje się, że odległość pomiędzy nami a Londynem, pomiędzy nami a Szwajcarią, a Australią, a Nowym Jorkiem, jesteśmy chyba w najbliższym moście z Nowym Jorkiem, z Instytutem Piłsudskiego, się zmniejsza i to są współpracownicy, którzy mają takie same problemy jak my, którzy mają bardzo podobne kolekcje. Wymieniamy się i to pięknie działa. Ja ich wszystkich serdecznie pozdrawiam, dlatego że wspólnie można więcej i czasami mi się wydaje, że widać lepiej w oddaleniu, że teraz jak udostępniamy na przykład imprezy, które się odbyły przez ostatnie 10 lat, które były na żywo na przykład filmowane na Facebooku, czy zdawana była relacja i one się powtarzają w jakimś takim konkretnym rytmie. Widzimy i porównujemy je i się okazało nagle, że to, co było widziane przez na przykład 300 osób 7 lat temu, udostępnione jeszcze raz, nagle jest odwiedzone przez następne 3000 osób, bo ludzie tak naprawdę przez te wszystkie grupy, jak kultura w kwarantannie, jak grupy muzealne polskie, nagle porównują nasze zbiory i porównują nasze dokonania. I cieszę się, że właśnie ta seria filmów jest, dziękuję realizatorom, bo wspaniale się z nimi współpracuje, ale że ta seria filmów ustawia nas właśnie w takim porządku, że okazuje się, że produkujemy materiały filmowe na najwyższym poziomie. Staramy się, żeby były przetłumaczone, jeżeli są nagrywane w języku polskim, to na angielski, jeżeli w języku angielskim, to na polski. I to wszystko jest dostępne i Państwo po nie sięgacie. Sięgają po nie polskie szkoły. Okazuje się, że nasza wirtualna podróż przydaje się studentom z amerykańskich uczelni, że Państwo używacie jak gdyby tych elementów do swoich kwerend. A jeszcze muszę dodać, że na naszej stronie internetowej jest możliwość sięgnięcia do naszych kolekcji online, czyli bardzo się często okazuje, że Państwo szukając czegoś konkretnego, wypisujecie nam sygnaturę i przysyłacie zapotrzebowanie na jakiś zbiór. Więc też polecamy to i serdecznie za to dziękujemy. No, pięknie to brzmi, także cieszymy się bardzo, że udaje się docierać do jeszcze większego grona osób, które mogą podziwiać zbiory i dowiadywać się także o wiele na temat historii, czy też samej instytucji, czy historii Polski, Polonii. Przypomnijmy jeszcze raz, 7 listopada, gala 7 wirtualna. Listopada o 18 wieczorem u nas w sali głównej będzie wirtualna gala, którą będzie można oglądać na naszych platformach na żywo. Natomiast zapraszamy wszystkich, którzy zechcą nas wesprzeć, żeby weszli na naszą stronę internetową i przekazali nam datę, który będzie zamieszczony w księdze galowej, wydrukowanej także w sposób staromodny, ale który będzie potem skatalogowany i który będzie do okazania. Więc zapraszam serdecznie i dziękuję za to, że mogłam z Państwem porozmawiać w ten sposób. Dziękuję Panu serdecznie. Trzymamy kciuki. Małgorzata Kot, dyrektor zarządzająca Muzeum Polskiego w Ameryce, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.